Za półtora roku w tym miejscu ma już być gotowa siedziba rejonowego pogotowia ratunkowego. Dziś została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, który stanie na terenie o powierzchni 0,6 hektara przy ulicy Janowskiego i Kombajnistów w Sosnowcu. Będzie to najbardziej nowoczesne pogotowie ratunkowe w Polsce z nowoczesnymi rozwiązaniami i dla zespołów ratownictwa medycznego, garaże podziemne, element szkolenia, sale wykładowe, sale konferencyjne, ale również kwestia OZE. Tak? To będzie budynek w pełni w OZE, nowoczesny. Prawie 3000 metrów kwadratowych. Teren pod budowę przekazało miasto. Działka została wyceniona na 1,5 miliona złotych. Jeszcze niedawno mówiliśmy zupełnie o czym innym. Mówiliśmy o tym, że może to pogotowie będzie się zwijać, a okazuje się, że ten rozwój, który był do tej pory, będzie jeszcze większy, bo powstanie nowoczesna siedziba, jedna z najnowocześniejszych w Polsce, i te warunki pracy wszystkich pogotowych się polepszą, a co najważniejsze dla nas, zapewne ta możliwość opieki i szybkiej reakcji dla naszych mieszkańców zostanie polepszona. Tylko w ubiegłym roku karetki rejonowego pogotowia ratunkowego w Sosnowcu wyjeżdżały do wezwań 67 tysięcy razy, o 11 tysięcy więcej niż w 2020 roku. Aktualnie stacjonują w centrum miasta przy ulicy 3 Maja. W nowej siedzibie pogotowia znajdzie się miejsce dla 8 zespołów ratunkowych. Budowa nowej siedziby będzie kosztować 25 milionów złotych, z których 20 milionów to pieniądze z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a reszta wkład własny pogotowia. Myślę, że te ostatnie 2,5 roku pokazują, że inwestycja w bezpieczeństwo jest kluczowa. Pogotowie to jest ta pierwsza linia pomocy dla naszych mieszkańców, dla tego, co się dzieje złego w regionie, bo takie sytuacje się zdarzają, a więc inwestycja, która jest szalenie potrzebna. Tym bardziej, że ten budynek, który obecnie pogotowie eksploatuje, naprawdę już, jakby to powiedzieć, lata świetności ma za sobą. Według planów ratownicy medyczni będą mogli zacząć pracę w nowym budynku w marcu 2024 roku.